W Białymstoku spotkały się dwie najbardziej nieobliczalne drużyny tego sezonu Stadskor Futsal Ekstraklasy. Słoneczny Stok niedawno wygrał u siebie z Orłem, więc również Czerwone Smoki wydawały się w jego zasięgu. Optyka zaczęła się zmieniać w 8 minucie, kiedy Sergiej Szostak minął się z piłką, więc Adrian Skrzypek z łatwością trafił do siatki. Gospodarze potrzebowali 120 sekund, żeby wyrównać. Paweł Aleksandrowicz uwolnił się spod opieki defensorów i kropnął nie do obrony. Odpowiedź przyjezdnych była piorunująca. Mateusz Kostecki na raty pokonał Kamila Dobreńko. Kiewianie nie zamierzali na tym poprzestać i nadal nacierali. W 13 minucie podanie z głębi pola na gola zamienił Patryk Hoły. Po 20 minutach gry Red Dragons prowadzili 3-1, ale na kolejne bramki trzeba było nieco poczekać. W 30 minucie goście wyprowadzili klasyczną kontrę, którą płaskim celnym strzałem wykończył Kostecki. Kostecki strzał i mamy czwartą bramkę. Kilka chwil później zespół z Wielkopolski podręcznikowo wykonał kornera, a kapitalnym uderzeniem popisał się Andrzej Bakłanow. W 33 minucie na tablicy wyników pojawił się rezultat 1-6, a skuteczną dobitką popisał się Nukri Czumburidze. Słoneczni wyjątkowo szybko odpowiedzieli golem Aleksandrowicza. I tylko boczna siatka. Niestety. Jednak wynik na 7-2 dla Pniew ustalił Skrzypek. No i skończyło się tak, jak musiało się to skończyć. Pokazała wygrana pozwoliła Pniewianom znacząco oddalić się od strefy spadkowej. 7-2 wygrywa drużyna Czerwonych.